A jakim ojcem Kamila by chciała, żebyś był? Chyba takim, którym jestem. No, może chciałaby, żebym częściej w nocy wstawał do małego. Ale generalnie chyba nie powiedziałaby złego słowa. Naprawdę się staram się być sprawiedliwy. Staram się tak rozdzielać obowiązki, żeby Kamila też nie była pokrzywdzona. Wiadomo, że częściej mnie w domu nie ma i to częściej Kamila zostaje z małym. Natomiast ja wynagradzam to w inny sposób. Czasami właśnie zostaję z małym, żeby Kamila mogła zostać, wyjść sobie sama. Tak jak powiedziałem wcześniej, wstaję do małego w nocy, rano się nim opiekuję. To jest tak ustalone między nami, że Kamila od godziny 5 do godziny 9 może sobie spać, choćby się waliło, paliło, ja się zajmuję małym. A co jest najtrudniejsze? No najtrudniejsze... najtrudniejsze jest chyba łączenie obowiązków i tego, żeby się po prostu nie denerwować przy małym, bo czasami, wiadomo, to zmęczenie i to, że po prostu cały czas trzeba się opiekować i gdzieś tam obowiązki, które ma człowiek na głowie, czasami powodują, że gdzieś tam chce się wyjść i rzucić to wszystko, więc nigdy tak nie miałem, ale często gdzieś tam poziom stresu i tego wszystkiego powoduje, że człowiek się denerwuje, dlatego staram się nie okazywać tego przy dziecku, tylko gdzieś tam sobie zawsze wyjść na dłuższy spacer i jakkolwiek odreagować.